Także więc cześć, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. W tym odcinku lecimy szybko na żywca, połowić na żywca. Wciepnę też od razu wędkę spawikową, może coś tam się uda jeszcze złowić, jakąś jedną wzdręgę, ale mamy już dwa żywce na kotwicę wrzucić mogę, bo mam ze sobą, ale też spróbujemy coś złowić na kukurydzę i od razu wrzucę też żywca i zobaczymy, czy coś się uda złowić, więc lecimy z tym tematem. Także lecimy sobie stworzonym naszym korytarzem na naszą miejscówkę. Jest to trzecia wyspa tutaj. Też kiedyś bardzo główna była ta wyspa, bo to jest największe, najgłębsze miejsce na stawie. Nie z tej strony, tylko tam właśnie w Dziełowie. Tam jest rów, który przychodzi. To jest odpływ stawu, więc to jest, jeśli był staw był spuszczony, to tam jest na końcu jeszcze woda, a wszędzie już dookoła nie ma, bo tam jest po prostu spust. Więc dobra, lecimy szybko coś połowić z zakładem żywca. Też spróbuję wzdręgę jakoś złapać na zaś, żeby była na żywca i zobaczymy. Taki nasz żywczyk sobie płynie za szczupaczkiem. Ja go zarzucam w prawo na trzciny. Tam też te szczupaki siedzą. Dokładnie w tym miejscu. Aż się coś tam spłoszyło. Od razu widać, że żywiec fajnie w trzciny idzie. Dobra. Wędkę musimy poluzować, żeby po prostu jakby to gdzieś jakiś szczupak czy coś się tam pogoniło, to po prostu żeby nam nie zestawu nie wciągnął. A ja teraz spróbuję sobie jeszcze na czerwone robale połapać. Żyją one jeszcze w ogóle? Żyją jeszcze, dobra. Długo żyją, bo od chyba sierpnia. Nie, dokładnie. Więc będę też zarzucał na wstręgę, czy coś złapię, nie wiem, się okaże. I też, bo później na żywce nie będzie co łapać. Mój żywiec w trzciny idzie. Oj, nie wiem, żeby się tylko nie zaplątał. Żywiec w trzciny idzie. Trzymaj. Nie, on się schował. Niedobrze, bo się poplączy. No, poplączy ci się. Już coś ci widzisz? Piosenka idzie. No bo... Poszedł jeszcze bardziej w trzciny. Dobra, daj. Dobra. Ustawiam grunt. Tak, gdzieś damy i... Może jakaś płotka? Dobrze gadam? Nie wiem, zobaczymy co tu. No płoć tu, nie? No płoć też jest, no. A płoć co, nie płotka? No też, to jest to samo. Ale zobaczymy. Pani, jakby się też udało chwycić, a potem to jakiś tam duży liga. A różnie to bywa. Pogoda jest fajna. Pogoda jest dobra na ryby jeszcze. Dobra, ja muszę przerzucić wędkę. Dobra, przerzucę i zobaczymy. Nie. Było chyba branie szczupaka, bo spawik się zanurzył. Dużo tak chlupsną wodę masz. Tylko akurat w tym chlupsną wodę i ty żeś wędką poruszył. No właśnie teraz... Nie, to jest szczupak. A to chyba mały. A jest szczupak. Taki... Ale puścił, bo nie był zacięty. Ale taki, powiem szczerze, no... A szkoda. Fajnie uderzył. Fajnie uderzył, fajnie cię zjechał. No bo tak... No tak... No, nie był mały, tak, 60. Nie, już nie rzucę, już nie weźmie. Bo już się spłoszył, no. Dobra, nic.